Witam serdecznie, drogich widzów. Dzisiaj mam piwo dość specyficzne, ponieważ jest to piwo Janusza Palikota. Jest to Buch, Uwolni Bucha, ale jest to wersja bezalkoholowa tego piwa. Alkoholową testowałem. No i muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście gdzieś tam jakieś skojarzenia z CBD były. Natomiast ja nie będę się już odnosił do kwestii tego, czy są tam jakieś kanabinoidy itp itd, bo były badania. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jest. Niby wyszło, że nie ma ich, ale nie o to chodzi w tej recenzji. A mianowicie chodzi głównie o to, że, tak jak mówię, ta wersja alkoholowa gdzieś tam skojarzenia z CBD budziła. Natomiast nigdy jeszcze nie piłem i nie wiem, czy było takie piwo właśnie niby z tym CBD bezalkoholowe. Także po prostu jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko zagra w piwie bez alkoholu. Także już przechodzimy do parametrów i oczywiście opisu. Alkohol nie więcej niż 0,5%, butelka 330 ml, data ważności 1 wrzesień 2022. No i przeczytajmy skład. Woda słody, jęczmienne, pale ale, pilzneński, chmiel East Kent Golding, susz konopny, chmiel, marynka, aromat konopi, drożdże LA01, czyli to są te drożdże do piw bezalkoholowych otwieramy kapsel niebieski, od razu widać, że piwo bezalkoholowe i jest to kapsel z logo Przyjazne Państwo. No muszę powiedzieć, że trawiasto to tutaj jest, czy konopnie, jeszcze tego nie wiem, ale na pewno trawą wali na kilometr. Znaczy, na razie taką zwykłą trawą, ale zaraz zobaczymy, jak się wącham. No, piwo klarowne, barwa słomkowa, piana średnio kwita głównie y, grubo-pęcherzykowa. Wąchamy. No, i tutaj Wam powiem, że rzeczywiście y, skojarzenia z marihuaną są ewidentne. Dobry jest zapach, który bardzo dobrze mi smakuje. No. Ewidentne, jak najbardziej, i myślę, że chyba są jeszcze bardziej wyraźne niż to było w wersji alkoholowej. Czego się spodziewałem, oczywiście, ale cieszę się, że jednak miałem rację. No i muszę powiedzieć, że tutaj ten susz konopny e, dominuje wszystko, wręcz, wręcz po prostu pachnie jak taki y, skręt. Trochę słodowości gdzieś w tle. No, i poza tym nic więcej tutaj nie czuję. W każdym razie wyraźny aromat CBD tutaj jest. Nawet powiedziałbym, że taki bardziej marihuany niż olejek CBD. Także Wasze zdrowie. Piwo wodniste. Mm. Bardziej słodkie niż wytrawne, aczkolwiek nie jest to też jakaś taka. Hamska słodycz. Pustawę goryczka taka minimalna, ale zaraz po dwóch sekundach gdzieś tak mniej więcej ustępuje. I rzeczywiście jest trawiasto. Tutaj już bardziej taka skoszona trawa, bym powiedział. Ale też gdzieś skojarzenia. Z konopiami e, jak najbardziej są. E, już tutaj właśnie bardziej taki olejek CBD. Jest może też takie m, lekkie wrażenie oleistości. E, natomiast no, w smaku no, to taki typowy joint, taka po prostu marihuana ewidentna. Natomiast tutaj e, już bardziej taki m, olejek CBD, i też m, w konsystencji tego piwa jest tak minimalnie oleistość. Skoszona trawa. No piwo bez szału, ale muszę powiedzieć, że jako taka no ciekawostka, jeżeli ktoś lubi takie klimaty, to myślę, że tutaj smakowo i aromatycznie jest w porządku. No i powiem Wam, że fajerwerków się tutaj nie spodziewałem, także myślę, że po prostu ok, jako taka ciekawostka, niuans. Dałem chyba za to piwo 8 zł za 0,3, także no nie jest to jakaś powiedzmy niska cena, także... Myślę, że takie piwo do wypicia raz na ile z ciekawości. Natomiast muszę powiedzieć, że jak na takie piwo z CBD, to aromatycznie i smakowo myślę, że jak najbardziej OK. Nawet bardziej są te wszystkie nuty wyczuwalne niż w wersji alkoholowej, także nie będę się tutaj czepiał. Myślę, że... Takie jakie miało być, takie jest rzeczywiście. Jest tutaj mocno zaakcentowany ten susz konopny, także nawet ta pustka i wodnistość jest raczej do przełknięcia. Ale tak jak mówię, piwo raczej jako ciekawostka szału nie ma. Na... Natomiast myślę, że jest mniej więcej takie jakie miało być i nie ma tutaj jakichś nieprzyjemnych nut. Także po prostu ok. Jeżeli piliście to piwo, oczywiście komentujcie, natomiast ode mnie to tyle, żegnam się z Wami, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się, cześć!